Sponsorem programu jest firma Novis, właściciel marki Supermaja. Katarzyna Kaszluga, miło mi Państwa powitać po wakacyjnej przerwie. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań trwa. Jednak czasu na spisanie się pozostaje coraz mniej, ponieważ jedynie do końca września. O zasadach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań porozmawiamy w specjalnym wydaniu programu Gość Tygodnia z dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Agnieszką Piotrowską-Piątek. Witam Pani Agnieszko. Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa. Może zacznijmy od tego, że spis jest obowiązkowy i bezwzględnie musimy wziąć w nim udział. Czy to prawda? Tak, jest to najbardziej istotne badanie statystyczne, takie najważniejsze badanie z zakresu statystyki ludności. Stąd ma charakter obowiązkowy, jest to obowiązek ustawowy i każdy mieszkaniec Polski no właśnie ma obowiązek spisania się w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań, tak jak Pani powiedziała. A czy są jakieś kary za to, że nie spiszemy się w terminie bądź przegapimy termin? Taką podstawową metodą, która zapisana jest w ustawie o właśnie spisie powszechnym, jest samospis internetowy. Ale jeśli no, z jakichś powodów tak ktoś nie jest w stanie spisać się samodzielnie i na przykład nie skontaktuje się z infolinią spisową, a o tym pewnie będziemy rozmawiały tak, później, oczywiście. To wówczas my taki punkt adresowy kierujemy do naszego rachmistrza, który podejmuje próbę kontaktu telefonicznego bądź odwiedza dane mieszkanie. I wówczas ustawa mówi o tym, że nie wolno właśnie odmówić wzięcia udziału w spisie, czyli nie udzielić tego wywiadu rachmistrzowi spisowemu. Jeśli rachmistrz spisowy spotka się z odmową, czyli właśnie dany respondent odmawia udziału w spisie, to o czym pani redaktor mówiła, no to takie zachowanie jest zagrożone karą grzywny. My kierujemy taki wniosek na policję, a później ta sprawa trafia do sądu, no i sąd decyduje o wysokości kary. Maksymalna kara w tym przypadku to jest 5000 zł, aczkolwiek mamy nadzieję, że to będzie tylko i wyłącznie zapis teoretyczny, że każdy mieszkaniec po prostu wypełni ten obowiązek, bo czasu jeszcze troszkę pozostało, a metod jest wiele na wypełnienie tego obowiązku. Właśnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, metod jest wiele. Samospis w internecie, wizyta u rachmistrza, czy rachmistrz przychodzi do nas, czy w mobilnych punktach, tak? Czy spisobus nawet się pojawił w ostatnim czasie w różnych miejscach naszego województwa, a nawet i kraju. Jaką formę najbardziej preferują nasi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego? Do tej pory najwięcej mieszkańców spisało się samodzielnie, właśnie korzystając z tej możliwości samospisu internetowego. Aplikacja, która jest posadowiona na stronie stat.gov.pl, działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc możemy to zrobić w sposób no, taki bardzo wygodny, odpowiedni dla nas. I dlatego myślę, najwięcej właśnie mieszkańców naszego województwa wybrało tą metodę samospisu internetowego. Tutaj może dopowiem, że jeśli ktoś miałby jakiekolwiek problemy tak, z wypełnieniem tego formularza, chociaż on chyba nie jest kłopotliwy, wypełnienie tego obowiązku to jest dokładnie no, kilkanaście minut w zależności od tego, czy spisujemy tylko siebie, czy innych członków gospodarstwa domowego, ale jeśli ktoś z Państwa by miał jakiekolwiek problemy, to może zadzwonić na naszą infolinię spisową. Numer jest bardzo prosty, 22 279 99 99, i tam jest kanał właśnie pomoc i można z konsultantem rozwiązać ten problem. Infolinia spisowa od 13 września będzie już działała w trybie pracy
dniowej, codziennie od godziny 8 do godziny 20. Nasi konsultanci właśnie czekają na, no, na tych respondentów, którzy mają jakiś problem z samospisem, bądź też na przykład chcieliby sprawdzić rachmistrza spisowego, bo to jest kolejna metoda, jaką oferujemy w tym spisie ludności. Warto również podkreślić, że taką równie częstą metodą jest spisywanie się na infolinii spisowej. Ja już ten numer podałam. W tym momencie pracujemy od poniedziałku do soboty, od godziny 8 do godziny 18 pod tym samym numerem telefonu, tylko wybierając właśnie kanał spis na żądanie, możemy przekazać nasze dane spisowe rachmistrzowi telefonicznemu, tym samym wypełnić swój obowiązek spisowy. A jak sprawdzić rachmistrza, gdy pojawia się u nas w domowym zaciszu? Czy ma przy sobie legitymację? Co taka legitymacja powinna zawierać? Rachmistrzowie przeprowadzają wywiady spisowe, posługując się albo metodą telefoniczną i wówczas albo dzwonią z numeru infolinii spisowej, albo z ogólnopolskiego numeru, który jest również bardzo łatwo identyfikowalny i dla respondenta jest to, no można powiedzieć, taki znak bezpieczeństwa, że właśnie dzwoni do niego rachmistrz spisowy. Numer 22 828 88 88 to jest numer, z jakiego oprócz infolinii spisowej kontaktują się rachmistrze spisowi. Aczkolwiek każdy rachmistrz, który do nas zadzwoni, przedstawia się imieniem i nazwiskiem i na żądanie respondenta może również przedstawić wybrane numery ze swojego identyfikatora. Natomiast jeśli rachmistrz zapuka do naszych drzwi, to po pierwsze warto pamiętać, że rachmistrz zawsze pracuje na urządzeniu mobilnym. Jest to urządzenie typu smartfon, łatwo takie identyfikowalne, więc nie ma ze sobą żadnych papierowych kwestionariuszy, ma również właśnie legitymację rachmistrza spisowego, swoisty identyfikator, który oczywiście respondentowi okaże. Jest tam między innymi mój podpis, czyli również takie dodatkowe właśnie taka informacja dla naszego respondenta, że to jest rachmistrz spisowy. I zawsze oczywiście dodatkowo możemy sprawdzić tożsamość rachmistrza, albo dzwoniąc na infolinię spisową, albo też korzystając z aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, aplikacja Sprawdź Rachmistrza Spisowego. Proszę powiedzieć, pani dyrektor, na jakie pytania musimy się przygotować, żeby wziąć udział właśnie w spisie narodowym? Czy są jakieś, na które nie musimy odpowiadać, jakieś dla nas niewygodne? Tak jak powiedziałam wcześniej, to badanie jest krótkie. Po zalogowaniu się do aplikacji, tak, albo po rozpoczęciu właśnie wywiadu przez rachmistrza spisowego, mamy do wypełnienia dwa kwestionariusze. Kwestionariusz mieszkania, tak, budynku, bo pamiętajmy, że jest to nie tylko spis ludności, ale również spis naszych zasobów mieszkaniowych. To są bardzo podstawowe pytania o to, na przykład, czyją własnością jest to mieszkanie, o rok, na przykład, jeśli to jest dom jednorodzinny, o rok wybudowania tego domu. Pytamy również o sposób ogrzewania, tak, o to, czy do tego budynku jest doprowadzony na przykład gaz, tak, czy sieć wodociągowa, czy też kanalizacyjna. Natomiast kwestionariusz osobowy, no, zawiera pytania, które de facto są troszkę dostosowane do profilu naszego wieku, do naszego wieku i do profilu zawodowego, ponieważ oczywiście na samym początku pojawiają się pytania uniwersalne, tak? Natomiast później ta aplikacja jest inteligentna i podąża za naszymi odpowiedziami. Dlatego w przypadku, na przykład, jeśli spisujemy dzieci, to dosłownie, tak, ten kwestionariusz zabierze nam około
nie więcej niż 1 minutę. Natomiast no, jeśli spisujemy osobę pracującą, no to pojawiają się również pytania o aktywność zawodową, o aktywność ekonomiczną tego respondenta. Są to ogólne pytania dotyczące właśnie naszego profilu demograficznego i naszej sytuacji ekonomicznej, sytuacji zawodowej. Wśród tych pytań rzeczywiście jest pytanie, na które respondent nie musi odpowiadać, na przykład pytanie o to, czy pozostajemy w związku niesformalizowanym. Jest to bardzo ważne zjawisko społeczne. Chcielibyśmy mieć wiedzę w postaci takich zagregowanych informacji na ten temat. Ale jeśli nasz respondent uważa, że jest to pytanie zbyt intymne, to po prostu wybiera odpowiedź, nie chce odpowiadać na to pytanie. W aplikacji pojawiają się kolejne pytania. No to nie ma niewygodnych pytań, możemy powiedzieć. Śmiało. Proszę powiedzieć pani dyrektor jeszcze jedną rzecz. Wiemy, że województwo świętokrzyskie, sprawdziłam przed programem, plasuje się na dość wysokiej lokacie w kraju pod względem już spisanych osób. Więc a czy możemy powiedzieć, jak na tym tle przedstawia się Sandomierz? Rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, biorąc pod uwagę wszystkie metody, czyli i samospis internetowy, i realizacja wywiadów telefonicznych, i tych wywiadów bezpośrednich, i spis na infolinii, to nasze województwo, biorąc pod uwagę odsetek spisanych mieszkańców, zajmuje w tym momencie 2. miejsce. Bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że to jest zarówno wynik pracy naszych gminnych biur spisowych, pracowników Urzędu Statystycznego, naszych rachmistrzów spisowych, ale również takiego poczucia mieszkańców naszego województwa, takiej świadomości, że właśnie to badanie jest najważniejsze, że wszyscy mają obowiązek wziąć w nim udział. Natomiast spis w Sandomierzu również dzięki tutaj zaangażowaniu Urzędu Miasta, naszych rachmistrzów i naszego oddziału terenowego Urzędu Statystycznego przebiega dobrze. Natomiast mamy jeszcze 10% mieszkań, w których ten spis nie został rozpoczęty, a do końca spisu już naprawdę niewiele czasu, tak jak pani redaktor powiedziała. I stąd podejmujemy szereg takich dodatkowych akcji, aby przybliżyć się do mieszkańców Sandomierza, aby ułatwić państwu wypełnienie tego obowiązku. I właśnie teraz pytanie może już takie podsumowujące. Jakie te akcje będą w najbliższym czasie? Bo wiemy, że pojawią się mobilne punkty spisowe w 2 galeriach, ale będziecie również podczas wydarzeń kulturalnych dostępni dla mieszkańców Sandomierza. Tak, robimy bardzo wiele, żeby, tak jak mówiłam, przybliżyć się do naszego respondenta, żeby ułatwić państwu wypełnienie tego obowiązku. Stąd, tak jak jeszcze wcześniej pani redaktor powiedziała, po województwie świętokrzyskim jeździ spisobus, w którym można skorzystać z pomocy właśnie naszych pracowników, ale organizujemy również mobilne punkty spisowe. I w najbliższą niedzielę chciałabym zaprosić wszystkich jeszcze niespisanych mieszkańców Sandomierza, okolic, wszystkich mieszkańców, którzy będą wtedy w Sandomierzu, na rynek od godziny 10 do godziny 18 obok Centrum Informacji Turystycznej będą funkcjonowały nasze namioty spisowe, gdzie pracownicy Urzędu Statystycznego w Kielcach będą czekali na państwa i pomagali tutaj spisać się osobom, które zawitają do naszego namiotu. Natomiast dodatkowo jeszcze będziemy mieć dla państwa drobne upominki z logo Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań, które mam nadzieję będą taką właśnie miłą pamiątką po tym badaniu, które nie jest przeprowadzane często, bo raz na 10 lat, więc myślę, że będzie miało to taką dodatkową wartość. Natomiast dla również wszystkich tych osób, które z jakichś przyczyn nie mogliby spotkać się z nami w niedzielę na państwa starówce, to te osoby zapraszamy do 2 galerii, Galerii Sandomierz i Galerii Królewskiej. Od wtorku do czwartku będą tam działały nasze mobilne
punkty spisowe i również pracownicy będą czekali właśnie na osoby, które chciałyby skorzystać z takiej profesjonalnej pomocy i spisać się w naszym mobilnym punkcie spisowym. Te mobilne punkty w Galerii Sandomierz będą działały od godziny 13 do godziny 18, natomiast w Galerii Królewskiej od godziny 10 do 18. No i również oczywiście czeka tam masa upominków na te osoby, które przyjdą spisać się do naszego punktu spisowego. No to nie ma chyba na co czekać, tylko po prostu w najbliższych dniach odwiedzić Sandomierz i przy okazji zwiedzić piękny rynek, spisać się i dostać nagrodę. Tak, dokładnie tak. Mamy nadzieję, że tutaj wiele osób, które przed którymi jest jeszcze ten obowiązek, skorzysta z tej możliwości i połączy, tak jak pani redaktor powiedziała, przyjemne z pożytecznym, bo przy tak zwanej okazji po prostu można wypełnić obowiązek spisowy. Nasi pracownicy i również pracownicy Urzędu Miasta w Sandomierzu, którzy też będą pracowali w tych punktach, w sposób bardzo szybki, tutaj profesjonalny, pomogą państwu uporać się z tym obowiązkiem. Także proszę nie zwlekać do 30 września absolutnie, bo na pewno ta końcówka września będzie dla nas bardzo trudna. Jest wiele osób, które odkłada tą decyzję. Po prostu chyba łatwiej jest robić to teraz. Z pewnością i ja skorzystam, bo przyznam się szczerze, że również się jeszcze nie spisałam, ale po rozmowie z panią dyrektor mam pełną mobilizację do zrobienia, więc na pewno któryś z tych punktów odwiedzę w najbliższej przyszłości. Zapraszamy, czekamy na panią redaktor i wszystkich mieszkańców Sandomierza, bo pamiętajcie państwo, zgodnie z hasłem tegorocznego spisu liczy się każdy. Naprawdę jest to najbardziej dla nas, jest to najbardziej istotne dla nas badanie z zakresu statystyki ludności, które chcielibyśmy zrealizować bardzo rzetelnie i dlatego no właśnie ten obowiązek spisowy. Dziękuję pani dyrektor za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu wyczerpałyśmy temat, te podstawowe kwestie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam państwa. Dziękuję również państwu za uwagę. Na następny program Gość Tygodnia zapraszam już za kilka dni. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest firma Novis, właściciel marki Supermaja.